most ten, którym jest jednorodzony Syn mój, ma 3 stopnie. 2 zostały zrobione na drzewie Najświętszego Krzyża, a 3 wtedy, kiedy uczuł wielką gorycz, kiedy mu dano do picia żółć i ocet. W tych 3 stopniach poznasz 3 stany duszy, które wyjaśnię ci później. Pierwszym stopniem są stopy, które oznaczają uczucie. Bo jak stopy noszą ciało, tak uczucia noszą duszę. Stopy przybite stanowią dla ciebie stopień, abyś mogła dosięgnąć boku, który objawia ci tajemnicę serca. Tak wznosząc się na stopach uczuć, dusza zaczyna kosztować miłości serca, utkwiwszy oko intelektu w otwartym sercu Syna mojego, gdzie znajduje doskonałą, niewysłowioną miłość. Doskonałą mówię, bo nie kocha was dla własnej korzyści. Jakąż z was korzyść może mieć on, który jest jednym ze mną? Wtedy dusza napełnia się miłością, widząc, że jest tak bardzo kochana. Wstąpiwszy na 2 stopień, wznosi się do 3, to jest do ust, gdzie znajduje pokój po długiej wojnie, którą rozpętały jej grzechy. Na 1 stopniu, odrywając stopy upodobania ziemi, wyzuła się z grzechu. Na 2 przeodziała się w miłość i cnotę, a na 3 zakosztowała pokoju. Most ma zatem 3 stopnie i trzeba przejść 2 pierwsze, aby dojść do ostatniego. Jest wzniesiony w górę, także prąd wody nie dotyka go, bo nie było w nim jadu grzechu. Most ten, wzniesiony w górę, nie stracił jednak związku z ziemią. Wiesz, kiedy się wzniósł? Gdy go wzniesiono na drzewie Najświętszego Krzyża. Lecz nie oddzieliła się przez to natura boska od ziemskiej niskości waszego człowieczeństwa. Przeto ci rzekłem, że wznosząc się, nie oddzielił się od ziemi, gdyż obie natury są zjednoczone i złączone ze sobą. Nikt nie mógł przejść przez ten most, zanim nie był wzniesiony. Przeto on rzekł, jeśli będę podwyższony, pociągnę wszystko do siebie. Most ten zbudowany jest z kamieni, aby deszcz, który może nadejść, nie wstrzymał podróżnego. Czy wiesz, jakie to kamienie? Są to kamienie prawdziwych i rzetelnych cnót. Kamienie te nie wchodziły w budowę przed męką Syna mojego, przeto ludzie doznawali przeszkody, bo nikt nie mógł dojść do celu swego, choć starał się iść drogą cnoty, bo niebo nie było jeszcze otworzone kluczem krwi. Deszcz sprawiedliwości nie pozwalał przejść. Potem jednak, gdy kamienie zostały przyciosane i ułożone na ciele słowa słodkiego Syna mojego, który, jak ci rzekłem, jest mostem, on dla spojenia ich zaprawił wapno krwią swoją i zmieszał krew z wapnem boskości, z siłą i ogniem miłości. Mocą moją kamienie cnót weszły w budowę spoczywającą na nim samym, bo nie ma cnoty, która by nie była ugruntowana na nim. I wszystkie od niego mają życie. Nikt nie może posiąść cnoty darzącej życiem łaski, jak tylko przez niego, idąc za śladem i nauką jego. On wykończył cnoty,
On ułożył je jako kamienie żywe, które spoił swą krwią, aby każdy wierny mógł przejść łatwo, bez służalczej obawy przed deszczem boskiej sprawiedliwości, chroniony przez miłosierdzie, które zstąpiło z nieba przez wcielenie Syna mojego. Jak się to niebo otwarło? Kluczem krwi Jego. Jakoż widzisz, że most jest zbudowany i osłaniany przez miłosierdzie. Na moście tym jest gospoda, w ogrodzie świętego kościoła, która posiada i rozdaje chleb życia i daje pić krew, aby podróżni, którym są stworzenia moje, nie padli z trudu w swej drodze. Dlatego zarządziła moja miłość, aby tam rozdawano krew i ciało jednorodzonego Syna mojego, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Przeszedłszy przez most, dochodzi się do bramy, którą się most kończy. Przez tę bramę wszyscy musimy przejść.